10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut. Od poniedziałku do piątku, kwadrans po 13. Tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal. Dzień dobry, witam, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Hanna Korycka-Bryś, psycholog. Witam Panią. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o świętach Bożego Narodzenia, ale troszeczkę inaczej. Lubi Pani święta Bożego Narodzenia? Ja akurat bardzo, bardzo. Nie będę pytać dlaczego, bardziej mnie interesuje to, że ponoć jest dość dużo ludzi, którzy nie lubią tych świąt. Czy to jest normalne? Tak, to jest normalne. To jest normalna preferencja kogoś, kto jest jaki jest, kto preferuje jakąś rzecz od innej rzeczy. I tak samo te święta jako okres takiej wzmożonej aktywności w jakimś określonym rytmie, no też może być preferowany przez kogoś jako coś oczekiwanego i fajnego, ale jako też coś, czego nie lubią, od czego chcą uniknąć i od czego chcą bardzo mocno uciec. Ale to są jacyś specyficzne. Chodzi mi o osoby. Jakieś predyspozycje mają te osoby, że nie lubią tych świąt? Czy jak to określać? Ja myślę sobie, że może być tak, że na pewno nie lubią świąt osoby i tego zgiełku osoby introwertywne. Chociaż osoby introwertywne w kręgu swoich najbliższych czują się dobrze i czują się bezpiecznie i wtedy te święta są okej. Myślę, że świąt mogą nie lubić osoby, które mają bardzo negatywne doświadczenia z kiedyś, z tym okresem przedświątecznym i samym świątecznym. Mogą być to osoby, dla których ten ostatni rok, ponieważ święta są takim dziwnym okresem podsumowań, zwłaszcza ostatniego roku. I te osoby, które w których życiu wydarzyło się coś złego, które z czymś nie potrafiły sobie poradzić, które podjęły złe decyzje w swoim życiu. Kiedy los ich doświadczył jakoś bardzo mocno, no te święta no nie będą przez nich bardzo mocno oczekiwane i na pewno nie sprawią im radości. A nie jest to też tak, że to jest jakieś dla nas wyzwanie po prostu, bo musimy spotkać się z rodziną, z którą nie spotykamy się dość często, bo wypada. Boimy się tych pytań, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Stół oczywiście musi być zastawiony, nie stać nas na to, więc powiedzmy, nawet się zapożyczamy, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Tak, i to jest ten stres, ten problem? Myślę, że tak i to wielkie wyzwanie, szczególnie dla osób, które właśnie żyją troszeczkę na pokaz, które żyją nie dla siebie i nie przeżywają swojego życia tylko dla siebie, a chcą pokazać się przed innymi trochę z innej strony, z jakiej są naprawdę. Nie chcą pokazać tego swojego prawdziwego oblicza i tego, że coś w ich życiu jest nie tak. A więc ten stres związany z zakupami, ten stres z prezentami, ten stres z porządkami, stres związany z przygotowywaniem potraw, ze spotkaniami z osobami, z którymi nie do końca nawet chcemy się spotkać albo boimy się tych spotkań, bo jesteśmy na przykład skonfliktowani z tymi osobami, nie zdążyliśmy przed świętami się pojednać. Ale dlaczego nie mówimy otwarcie, że nie chcemy się spotkać, tylko udajemy? No właśnie, udajemy. W święta dużo ludzi udaje. Myślę, że przez to, że porównujemy się z innymi. Porównujemy się na podstawie pięknych amerykańskich filmów, filmy, gdzie są szczęśliwe rodziny, filmy, gdzie wszyscy płoną radością i miłością do siebie. My wiemy, że tego w naszej rodzinie nie ma, jednak musimy udawać, bo co? Bo tradycja i to połączenie troszeczkę tradycji z tą komercją tych świąt nijak ma się do siebie. My nie potrafimy się z tym uporać, z tym konfliktem wewnętrznym. No i udajemy. Udajemy, bo chcemy, żeby było idealnie, bo mamy przekonanie, że idealnie jest w każdej rodzinie, a tak naprawdę no, nie ma chyba rodziny, gdzie ten ideał świąt jest rzeczywiście zachowany do końca. A nie jest też to tak, że nie lubią świąt osoby, które sobie cenią spokój, samotność?
Takie też. Chociaż na pewno wśród tych osób znajdują się też i takie osoby, u których te święta nie zaburzają wcale tego spokoju, a są, myślę sobie, takim dużym aspektem bycia z kimś, kto jest mi naprawdę bliski, którego kocham i którego tak naprawdę potrzebuję, mimo że nie potrzebuję go aż tak często, jak mogłoby się wydawać, jakby inni tego potrzebowali. To jest taki wymiar bycia z kimś bliskim, ale to rzeczywiście, no żeby tak było, muszą to być osoby, które rzeczywiście chcemy zobaczyć, z którymi chcemy być, przy których czujemy się bezpiecznie i które nie naruszają naszej przestrzeni. Mówiliśmy o tym udawaniu, więc teraz też jest kwestia pytanie o życzenia, które sobie składamy. Ta szczerość. No. Czy to jest takie odklepywanie? Często tak, często żeby tylko było, jak pokazują badania nawet takie psychologiczne i socjologiczne, najtrudniejsze w świętach są dla ludzi życzenia. Na przykład życzenia w czasie takich pracowniczych wigilii. One są często łamanie się opłatkiem z ludźmi, na których tak naprawdę na co dzień nie możemy patrzeć, bo nas skrzywdzili, bo w jakiś sposób czujemy się przez nich niezrozumiani. Może jest tak, że jest tam wygodniej, nie godzimy się, nie przebaczamy. No, na pewno. Nie przebaczamy, mimo że składamy życzenia, które są oznaką tego, że komuś bardzo dobrze życzymy i że przyjmujemy jego życzenia. A skoro tak, no to te wszystkie niesnaski i ten element przebaczenia, on tam powinien być obecny. Można ominąć takie osoby, no ale gdzieś tam w nas jest zakorzenione, że musimy tak jak zawsze, musimy tak jak wszyscy, co się spotyka z dużym cierpieniem. Co się dzieje w głowie, w naszej głowie? Jest jakieś pojęcie, jeżeli chodzi o psychologów, psychiatrię, psychologię, że słyszymy hasło Święta Bożego Narodzenia, to jedni się cieszą, inni smucą. Pytam pod tym kątem tych, co się smucą, bo co, depresja? Jest takie coś? Depresja świąteczna? Czy obniżony nastrój? Takie też coś czytałem. Tak, ja bym bardziej powiedziała o obniżonym nastroju. Mam duży szacunek i duży respekt przed pojęciem depresja. Bo to choroba. Które jest bardzo ciężką chorobą ciała i ducha. Rozmawialiśmy zresztą o tym. A to jest obniżony nastrój taki związany z sytuacją, związany z okolicznościami. Ale ten obniżony nastrój, on się wiąże bardzo mocno też z takimi uczuciami, które są też obecne właśnie w depresji. Dlatego być może tak wymiennie stosujemy te pojęcia. Tam jest duże poczucie osamotnienia, tam jest duże poczucie bezradności. Chcemy czegoś innego, robimy zupełnie coś innego. Utrata kontroli nad swoim życiem troszeczkę, bo nie chcielibyśmy tam pójść, nie chcielibyśmy siedzieć przy tym stole i składać ludziom życzeń, a jednak to robimy, bo tak wypada, bo jest taki przymus ze strony najbliższych nawet często, że nie możemy sobie pozwolić na bycie tu i teraz ze sobą, tak jakbyśmy chcieli być. Bardzo duży aspekt jest też takiego lęku przed tym, co będzie przy tym stole, później, w czasie tych świąt. Jest też dużo napięcia, dużo niepewności, więc rzeczywiście aspekty związane z taką depresją. No to, tylko nazwijmy to obniżonym nastrojem. No to obecne obostrzenia powinny niektórych cieszyć. I o dziwo niektórych bardzo cieszą. Cieszą ludzi, którzy zazwyczaj spędzali te święta w samotności i czuli się troszeczkę dziwnie w naszej tradycji, w naszej kulturze, gdzie te święta są pojmowane jako święta rodzinne, święta miłości, święta radości, a one nie czuły tej radości, nie czuły tej miłości, nie czuły bliskości innych osób. Teraz wreszcie czują, że nie są same w tym przeżywaniu tych świąt na odległość od innych, no bo inni, którzy zazwyczaj siedzieli przy tym stole iluś tam osobowym, no teraz też muszą je w mniejszym gronie przeżyć. To jak żyć, jak sobie radzić, jeżeli nie lubimy świąt, a widzimy tą całą otoczkę na ulicach, reklamy w telewizji, nas to jakoś denerwuje, irytuje?
Myślę, że przede wszystkim posłuchać siebie i posłuchać tego, czego my chcemy i czego oczekujemy od tych świąt. Postawić sobie takie moje wewnętrzne, tylko moje cele do przeżycia tych świąt. Jeżeli chcę się tylko spotkać z tymi, których kocham, za którymi tęsknię, którzy są dla mnie naprawdę ważni, to się będę spotykał tylko z tymi osobami. Jeżeli nie potrafię zrezygnować, no bo wiadomo, że to jest trudne nagle zrezygnować z rodzinnej tradycji, zasiąścia za stołem z ilomaś tam osobami, które dla nas no, mogą dużo nie znaczyć, no to wyznaczyć sobie ten czas, że będziemy tam przy tym stole nie 5 godzin, a 2 godziny. Potem wyjść na spacer z kimś, kto może przy tym stole czuje się tak samo obco i źle jak my. I już mamy, łapiemy kogoś, coś, łapiemy ten moment, przechodzimy się, gdzie są pięknie udekorowane domy, ulice i już mamy ten moment takiej radości rzeczywiście i niezmuszania nikogo do niczego. Przede wszystkim nie porównywać się też z innymi, bo te nasze porównania są tylko bardzo, bardzo subiektywnym odczuciem. Nam się wydaje, że ci ludzie, którzy z uśmiechem składają sobie życzenia, gdzie jest wszystko takie piękne, gdzie dekoracje świąteczne nasycają oczy, u nich też wcale nie musi być idealnie i to wcale nie musi być pocztówka z reklamy albo pocztówka z jakiegoś filmu. Tam też są konflikty, tam też są trudności, tam też dzieje się coś źle, tam też na pewno ktoś udaje, więc my w tym poczuciu nie jesteśmy sami. Ważne, żeby posłuchać siebie, zrobić coś dla siebie, postawić jakieś granice i zastanowić się, jaki ja mam cel w tych świętach? Być może to tylko odpoczynek od ciężkiej pracy. No to pozwólmy sobie na ten odpoczynek. Jest jeszcze coś takiego też, że niektórzy bardziej, cieszy to niektóre osoby bardziej to, że przed świętami ten cały zgiełk mogą robić zakupy, adrenalina ich nakręca. Jak są święta, to już ich to nie cieszy, ale nie chcę o tym rozmawiać. Jest też kolejna kwestia, oczywiście to, że na ile alkohol wpływa na to, co się dzieje podczas świąt, nasze rozmowy, kłótnie. Wiem, że policja, pani też o tym wie, interweniuje dość często, tak pokazują statystyki, próby samobójcze, więc nie jest, okazuje się, tak wesoło, jeżeli chodzi o ten okres, ale czas nas goni. Kończąc, ja bym chciał jakieś życzenia od pani Hani. Kilka razy się spotkaliśmy w tym roku na antenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też się będziemy spotykać na antenie Radia Nakło, więc krótkie jakieś życzenia. Chciałabym wszystkim nam, bo sobie również, życzyć takiej zgody ze sobą, słuchania siebie w różnych sytuacjach, otwarcia też na innych, bo inni wcale nie chcą, nie wszyscy chcą nam zagrozić, takiego zaufania do siebie i zaufania do tego, że są wokół nas osoby, które rzeczywiście chcą nam życzyć wszystkiego, co najpiękniejsze, osoby, które są dla nas życzliwe. Otwarcia na nich oczu, otwarcia uszu na życzenia od tych właśnie osób i uwierzenia w to, że te życzenia mogą się spełnić. Jeżeli uwierzymy, a myślę, że duchowość i wiara tutaj może zrobić rzeczywiście dużo, no to wtedy i święta, i każdy nasz dzień będzie piękniejszy i znacznie lepszy. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Hanna Korycka-Bryś, psycholog. Do usłyszenia. 10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut. Od poniedziałku do piątku, kwadrans po 13:00. Tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal.